W wielu polskich miastach niegdyś powstawały zakłady naprawcze taboru kolejowego. Ogromne gmachy i hale były synonimem prężnie działającego przedsiębiorstwa. Trudno było znaleźć rodzinę, w której jakiś bliski nie pracował w słynnym Zenteku, bo w czasach PRL-u te państwowe zakłady zatrudniały setki, jak nie tysiące osób. Niestety w tych samych miastach stoją dziś ruiny służące bezdomnym za miejsca noclegowe. Odwiedzają je chociaż już mniej zbieracze złomu, bo na przestrzeni lat wynieśli wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Nie inaczej było w Poznaniu. Niegdyś chluba miasta dziś straszy mieszkańców. Ogromna hala, a obok niej budynki biurowe, magazyny i inne pomieszczenia, niegdyś wspomagające pracę przy modernizacji i naprawach pojazdów szynowych. Dziś jest to miejsce schadzek młodzieży i noclegownia bezdomnych. Na przestrzeni lat wyniesiono wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a obiekty budowlane, jak i cały teren dookoła nich, popadł w ruinę. Dziś 20-hektarowy teren przy ulicy Roboczej jest własnością prywatnej spółki z Krakowa i zapewne niebawem wyrośnie w tym miejscu nowoczesny kompleks. Ale 12 lat temu na terenie ZNTK doszło do potwornej zbrodni. Pan Jerzy, jak to miał w zwyczaju, wyszedł z psem na spacer. Dla osoby mieszkającej w centrum miasta, byłe zakłady kolejowe były odpowiednim miejscem, żeby spuścić pupila ze smyczy. Jak zawsze szedł tą samą trasą. Minął garaż, na którym wciąż znajduje się hasło zachęcające do przyjemnej i bezpiecznej pracy, a następnie ruszył wzdłuż pozostałych budynków i dalej, kierując się równolegle z okalającym teren murem. 28 dzień sierpnia 2012 roku był iście wakacyjny. Z nieba lał się żar, a ludzie chowali się w cieniu przed promieniami słońca. W pewnym momencie 68-latek zauważył, że spod płyty chodnikowej wystaje coś, co uznał za ubraną kukłę. Pomyślał, że ktoś wyrzucił ją w tym miejscu, bo i tak cały teren wyglądał jak wysypisko. Jednak gdy zbliżył się na odległość kilkunastu metrów, zwątpił w to, że widzi kukłę. Plastikowy manekin przecież nie wydaje tak okropnego zapachu, a w dodatku się nie rozkłada. Podszedł jeszcze bliżej i nabrał pewności, że to, co leży ukryte pod płytą, to ludzkie szczątki. Przerażony swoim znaleziskiem człowiek zadzwonił pod numer alarmowy, żeby powiadomić służby, a te zjechały się na miejsce po kilkunastu minutach. Funkcjonariusze z patrolu potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli teren przed ewentualnymi ciekawskimi. Pomysłowość gapiów nie zna granic i niektórzy, gdyby tylko mogli, weszliby niemalże na zwłoki. Ale tym razem udało się uniknąć sensacji i przez długi czas nikt nie zakłócał pracy śledczych. Technicy kryminalistyki odkryli ciało spod płyty chodnikowej i rozpoczęli zbieranie śladów. Nie było ich zbyt wiele. Poza tym zwłoki były w tak złym stanie, że nie można było określić, czy jest to kobieta, czy mężczyzna. Kilkukrotne sprawdzenie terenu również nie przyniosło żadnego przełomu. Ofiara nie miała przy sobie żadnych dokumentów ani rzeczy osobistych.
W dodatku ciało było częściowo rozebrane, więc tym bardziej sprawa robiła się zagadkowa. Pierwsze oględziny nie przyniosły żadnych konkretnych ustaleń. Policjanci liczyli, że sekcja zwłok w zakładzie medycyny sądowej da odpowiedź na wiele istotnych pytań. Ale i tym razem przyszło rozczarowanie. To, że zwłoki były częściowo rozebrane, mogło sugerować, że sprawca kierował się motywem seksualnym. Ale z drugiej strony nie ustalono, żeby denatka miała jakiekolwiek ślady wskazujące na morderstwo. Nie ujawniono złamań kości, ran kłutych ani innych wskazujących na działanie osób trzecich. Z drugiej strony ktoś ewidentnie starał się ukryć ciało, więc teoria o śmierci z przyczyn naturalnych byłaby w tej sytuacji naiwna. Jednak to nie było jedynym problemem, z którym borykali się śledczy. Nikt nie wiedział, kim jest ofiara. Co prawda, analiza genetyczna potwierdziła, że jest to kobieta w wieku około 30 lat. Kim była? Tego nie udało się ustalić. Wersji zdarzeń było kilka. Być może ofiara przyjechała z innej części kraju i podczas podróży poznała kogoś, kto zaciągnął ją na teren zakładów i tam odebrał życie. Być może kobieta zajmowała się na przykład prostytucją i padła ofiarą swojego klienta. Były też sugestie, że być może doszło do nieszczęśliwego wypadku i świadek tych wydarzeń, bojąc się odpowiedzialności, ukrył ciało. Każdą z tych hipotez brano pod uwagę. Z braku jakichkolwiek dowodów wskazujących kierunek poszukiwań, prokurator zdecydował, że opublikuje w mediach wizerunek kobiety oraz część jej garderoby. Z uwagi na fakt, że stan zwłok był bardzo zły, w prasie i w mediach pokazano rekonstrukcję twarzy denatki. Jak się okazało, to wystarczyło, żeby rozpoznała ją rodzina. Ofiarą była mieszkanka Poznania Karolina P. 31-letnia kobieta, w dodatku mama małego synka. Kobieta uchodziła za spokojną i bezkonfliktową. Nigdy nie miała zatargów z prawem, nie była uwikłana w jakieś niejasne interesy i raczej trudno było wskazać kogoś, kto życzyłby jej źle. Jednak fakt był taki, że nie żyła i ktoś musiał się do tej śmierci przyczynić, a co najmniej ukryć zwłoki. Mając dane personalne denatki, policjanci zaczęli przesłuchania rodziny, a także bliższych i dalszych znajomych. Przesłuchano też Roberta P. Jako były chłopak ofiary być może miał coś istotnego do powiedzenia. Jednak szereg przesłuchań nie wniósł do sprawy zupełnie niczego. Robert zeznał, że od kiedy zerwał ze swoją byłą dziewczyną, nie utrzymywał z nią kontaktu i nie wie, co dziewczyna przez ten czas robiła. Po tych czynnościach śledztwo stanęło w miejscu, a prokurator wydał decyzję o jego umorzeniu. Z reguły decyzja o umorzeniu śledztwa spotyka się z rozczarowaniem, ale też krytyką ze strony społeczeństwa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że umorzenie śledztwa następuje na poziomie procesowym, ale wciąż trwają czynności operacyjne. Gdy śledczy natrafią na nowe dowody, poszlaki czy ustalenia, śledztwo zostanie podjęte i wzbogacone o nowe dowody. Dokładnie tak było w tej sprawie. Zaledwie 2 miesiące po wydaniu decyzji o umorzeniu,
W lutym 2013 roku prokurator podjął decyzję o ponownym jego wszczęciu. Przełomem okazały się wyniki z laboratorium kryminalistycznego. W ciele ofiary ujawniono ślad DNA nienależący do niej. Szczegółowa analiza potwierdziła, że ślady genetyczne należą do mężczyzny, a czynności operacyjne pozwoliły ustalić, że DNA należy do Roberta P. Następnego dnia do mieszkania przy ulicy Sikorskiego zapukali mundurowi. Poinformowali 31-latka, że jest zatrzymany w sprawie śmierci swojej byłej dziewczyny. Ten wydawał się zaskoczony wizytą policjantów, ale nie starał się zaprzeczać zarzutom. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się, że to on stoi za morderstwem i zapowiedział pełną współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Dowód w postaci nasienia w ciele ofiary był bardzo mocny, ale nie przesądzał o winie za zabójstwo. To należało potwierdzić w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny. Robert zeznał, że spotkał się z byłą dziewczyną. Zaczęli rozmawiać, on zaproponował spacer w odludne miejsce. Najlepszym wydawał się opuszczony teren ZNTK. Następnie wyjaśnił, że śmierć była konsekwencją upodobań seksualnych dziewczyny. To ona miała być fanką ostrych zabaw, włącznie z podduszaniem. Chcąc spełnić jej fantazję, zacisnął dłonie na szyi, ale przesadził. Gdy zorientował się, że kobieta nie żyje, spanikował. Ukrył ciało i uciekł. Rzecz jasna, była to wersja przedstawiona przez sprawcę. Nie wiemy, czy taki przebieg miała zbrodnia, ale na samych zeznaniach nie poprzestano. Następnego dnia zorganizowano wizję lokalną. Eksperyment procesowy miał potwierdzić zeznania, a Robert P. ze szczegółami opisał przebieg zdarzenia. Nie było wątpliwości, że to on stoi za zabójstwem, zwłaszcza że wyjawił szczegóły, o których mógł wiedzieć tylko sprawca. Sąd podjął błyskawiczną decyzję, że mężczyzna musi trafić do aresztu i tam oczekiwać na proces. A rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji wydał komunikat. Zatrzymany przez policjantów 31-latek był w tej sprawie wcześniej kilkukrotnie przesłuchiwany. Dopiero kilka dni przed zatrzymaniem policjanci prowadzący śledztwo zdobyli materiał dowodowy, który ich zdaniem bezsprzecznie wskazuje na to, że P jest zamieszany w zabójstwo. Mężczyzna trafił do aresztu i oczekiwał na wyrok w swojej sprawie. W tym samym czasie przy ulicy Sikorskiego mieszkańcy jednej z kamienic coraz częściej narzekali na nieprzyjemny zapach, który z każdym dniem dawał im się we znaki. W którymś momencie stał się tak nieznośny, że grupa mieszkańców postanowiła zidentyfikować jego źródło. Ktoś rzucił, że najintensywniej odór czuć przy drzwiach do jednej z piwniczek. Choć nie była przypisana do żadnego z mieszkań, od pewnego czasu ktoś założył na jej drzwiach kłódkę. Z jednej strony to i dobrze, bo wcześniej wchodziły tam dzieciaki. Jednak teraz stała się koszmarem domowników. Jeden z sąsiadów złapał za łom i sprawnym ruchem pokonał zabezpieczenie. Wszedł do środka i po chwili wybiegł przerażony. Przez chwilę usiłował złapać trochę świeżego powietrza, a gdy odruch wymiotny ustał, wskazał palcem na drzwi i powiedział: w środku jest trup.
kilka minut później na podwórku zatrzymał się policyjny radiowóz. Dwóch mundurowych weszło do środka i faktycznie zgłoszenie było prawdziwe. W piwnicy leżały zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu. Chwilę później ruszyły intensywne czynności, jednak śladów wskazujących na to, kto stoi za przestępstwem i czy w ogóle do niego doszło, nie było. Patolog sądowy nie był w stanie ustalić przyczyn śmierci. Zaawansowany rozkład nie pozwalał na to, a na ciele nie było żadnych obrażeń wskazujących na działanie osób trzecich. Jednak w tym przypadku szybko udało się ustalić, że ofiarą jest mieszkająca w okolicy Magda M. DNA pobrane od jej bliskich potwierdziło tożsamość, ale wciąż wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Kobieta zaginęła w tajemniczych okolicznościach około 12 miesięcy wcześniej. Poszukiwania trwały, ale w sprawie nie było żadnych postępów. Podczas przesłuchania sąsiadów i bliskich denatki ustalono, że mniej więcej w czasie zaginięcia Magdy jeden z mieszkańców kamienicy, konkretnie Robert P., założył kłódkę na drzwiach do tej piwnicy. Nikomu nie wyjaśnił, dlaczego to zrobił, a ludzie nie wnikali. To, że chłopak był karany za drobne przestępstwa, nie było tajemnicą. Ktoś rzucił plotkę, że być może coś ukradł i trzyma tam fanty. Ludzie szybko zapomnieli o całej sprawie i aż do teraz nie wracali do tematu opuszczonej piwnicy. Dla śledczych była to szokująca informacja. Z relacji bliskich ofiary wynikało, że Magda chwilę przed zaginięciem spotykała się z Robertem P. Tworzyli parę, ale dziewczyna postanowiła zakończyć znajomość. Teraz jej ciało znaleziono w kamienicy, w której mieszkał podejrzany o morderstwo innej kobiety. W dodatku teren ZNTK znajdował się kilka minut drogi od tego miejsca. To byłby zbyt duży zbieg okoliczności. Tego samego dnia policja wróciła do Roberta P., aby zapytać o jego relację z Magdą M. Chłopak z rozbrajającą szczerością wyznał, że ukrył jej ciało w piwnicy, ale nie zamordował swojej byłej sympatii. Według jego wyjaśnieniom doszło do nieszczęśliwego wypadku. Spotkali się i zaczęli rozmawiać. Chłopak zaproponował, żeby poszli do piwnicy, na co dziewczyna miała się zgodzić. Tam pili piwo i uprawiali seks. Wszystko wydawało się układać, ale w pewnym momencie między nim i Magdą doszło do kłótni. Praktycznie nie pamiętał już, o co dokładnie chodziło, ale słowa wypowiedziane przez nią bardzo go dotknęły. Wzburzony i zdenerwowany rzucił się na nią i zaczął dusić. Puścił, gdy kobieta osunęła się na ziemię. To wtedy założył kłódkę na drzwiach i nigdy już nie wrócił do tego pomieszczenia. Wyjaśnienia podejrzanego wydawały się być prawdziwe co do winy, ale nie co do przebiegu wydarzeń. Praktycznie w obu przypadkach sugerował, że to jego ofiary były winne temu, co się wydarzyło. W dodatku on sam nie wykazywał najmniejszej skruchy. Zachowywał się tak, jakby był pozbawiony emocji i nie zdawał sobie sprawy z wagi czynu, jaki popełnił. Dlatego sąd zdecydował, że mężczyznę należy skierować na obserwację psychiatryczno-psychologiczną w zamkniętym zakładzie dla osób nerwowo i psychicznie chorych. Biegli uznali, że Robert P. jest pozbawiony empatii i nie zdaje sobie sprawy z czynów, jakie popełnił.
Zasłaniał się emocjami i stresem, a przy tym sam nie wykazywał żadnych emocji. Jednak jego stan psychiczny wskazuje na to, że działał świadomie i wiedział dokładnie, że popełnia przestępstwo. Mógł w każdej chwili przerwać swoje działanie, ale najwidoczniej nie chciał tego zrobić. Po wszystkim starał się ukryć ciało, a tym samym uniknąć odpowiedzialności. Podczas procesu wyszły na jaw kolejne rzeczy, które działały na niekorzyść oskarżonego. Mianowicie znał obie ofiary i był z nimi w przeszłości związany emocjonalnie. W przypadku Karoliny zdawał sobie sprawę, że kobieta jest samotną matką małego chłopca. W czasie trwania ich znajomości mieszkali razem i żyli w konkubinacie. Doskonale znał jej bliskich i często gościł w ich domach. Jednak nie zawahał się odebrać życia osobie, którą, jak twierdził, szanował. W drugim przypadku również znał ofiarę. Znał jej bliskich i jakiś czas przed zbrodnią tworzyli parę. Zarówno ciało pierwszej, jak i drugiej kobiety porzucił jak niepotrzebną rzecz i żył ze świadomością, że jest winny. Wciąż mijał na ulicy ich rodzinę i udawał zatroskanego. Wciąż mieszkał w kamienicy, przy której ukrył zwłoki jednej z ofiar. W tej sprawie nasuwało się jeszcze jedno, bardzo istotne pytanie. Czy Robert P. jest odpowiedzialny tylko za te dwie śmierci? A może jest seryjnym mordercą i lista jego ofiar jest znacznie dłuższa? Przecież gdy wpadł za pierwszym razem, nie przyznał się do drugiej zbrodni. Na to pytanie niestety nie udało się odpowiedzieć, a on sam do niczego się już nie przyznał. Mając na uwadze okoliczności obu spraw, prokurator wniósł o uznanie Roberta P. winnym dwóch morderstw i zażądał kary dożywotniego pozbawienia wolności. Według niego sprawca stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa i gdy odzyska wolność, znów może zabić. Sąd przychylił się do zdania prokuratora i skazał oskarżonego na najwyższą karę zapisaną w polskim prawie. Adwokat Roberta P. odwołał się od wyroku, a swój wniosek uzasadniał tym, że sąd nie wziął pod uwagę wielu okoliczności łagodzących. Po pierwsze, jego klient nigdy nie przyznał się do morderstw, a z jego wyjaśnień wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w pierwszej sprawie i działania pod wpływem silnych emocji podczas drugiej. Ukrył ciała, bo spanikował i bał się konsekwencji. Ponadto współpracował ze śledczymi i gdyby nie jego wyjaśnienia, do dziś nie udałoby się ustalić przyczyn zgonu obu kobiet. Dlatego obrona wniosła o zmniejszenie wyroku do 25 lat pozbawienia wolności z prawem do opuszczenia zakładu karnego po 15 latach. Prokurator przypomniał jednak postawę oskarżonego podczas procesu. Nigdy nie przeprosił najbliższych swoich ofiar i nie wykazał skruchy. Nie wykazał też empatii, a jego postawa podczas procesu była bierna. Samo przyznanie się do winy nie jest okolicznością łagodzącą, jeśli nie jest poparte szczerym żalem i zrozumieniem czynu. W przypadku Roberta P. takiego nie zaobserwowano. Dlatego sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. I tak kończy się sprawa Roberta P. Mężczyzna odsiaduje wyrok i być może nigdy już nie wyjdzie na wolność. Rodziny ofiar nie kryły zadowolenia z postawy sądu i wyroku, uważają go za sprawiedliwy, choć nie zwróci im ukochanych osób. Synem Karoliny zajęła się jej mama.
Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam na kolejny w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20. Jutro słyszymy się na kanale Mroczne Sekrety. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.